Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym dniu. Mamy ponurą pogodę, jest dosyć zimna. Jak widzicie, mam futro na sobie, ale jest to futro... ze sklepu Vintage. Stare futro, także nie martwcie się, nie kupowałabym nowego futra. Dzisiaj mam rozmowę o pracę i zaraz Wam opowiem, jak jestem w stanie znaleźć dobrą pracę w Nowym Jorku, czyli co tak naprawdę sprawia, że mam dużo rozmów o pracę. I taki szybki vlog, bo zdecydowałam się nagrać dla Was taki dosyć, że tak powiem, spontaniczny vlog. Zostało mi dosyć sporo czasu, bo jest godzina 10:40, a ja mam rozmowę na 11:00, także zawsze warto być wcześniej, nigdy się nie spóźniać. Jestem koło Rockefeller Center. I tak szybko przechodzę do vloga, także trzymajcie za mnie kciuki. Przebiłam się dosyć przez bardzo sporą kandydaturę, czyli było naprawdę dużo osób. I powiem Wam szczerze, że jestem z tego osiągnięcia dosyć dumna, w szczególności, że musiałam dzisiaj wziąć specjalnie dzień wolny z pracy, czyli nie zarobię żadnych pieniędzy. A tutaj przy okazji chciałam Wam pokazać książkę, jaką czytam. Czytam teraz Szkoła Biznesu. Dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, jest to Robert Kiyosaki. Nie wiem, jak to się czyta. Nie wiem. Ale zapraszam na mojego Instagrama, tam głównie postuję książki, które czytam. No bo przecież od zera do milionera, nie? Także trzeba czytać dobre książki. I powiem Wam, że jestem mega podekscytowana, jak słyszycie w moim głosie, że zależy mi na tej pracy, ponieważ jest to team nieruchomości, real estate, który pracuje teraz dla agencji Douglas Elliman, ale broker, z którym miałam przyjemność rozmawiać przez telefon, miał bardzo dużo entuzjazmu w sobie. Był taki po prostu... Sama rozmowa telefoniczna dała mi poczucie, że mogę się z nimi dogadać, że to będzie fajny team i że na pewno mi dadzą kawał dobrego, solidnego. O, tutaj widzicie, ktoś jechał w samochodzie. Ciekawe, kto to był. Dużo, dużo właśnie takich sławnych ludzi ma swoich kierowców i szyby są zaciemnione. Ciekawe, kto to był. Tego się nie dowiemy. Okej, czekamy na... No i właśnie, kurczę, miałam dużo rozmów przez telefon, ale właśnie wyczułam, że ten broker może być bardzo taki... On mi powiedział, dzisiaj czeka mnie rozmowa przez telefon z, kiedy na drugą stronę, z jego teamem, którzy są z nim od 6 lat, jedni i ci sami. I on się słucha ludzi, bo on mówi, że on jest świetnym liderem, on się słucha swoich ludzi i tak naprawdę oni dzisiaj zdecydują, czy coś z tego będzie, więc on mnie nie wybiera. On mnie wybrał spośród wielu ludzi, moje, że tak powiem, resume. Ale tak naprawdę oni dzisiaj decydują, czy ja będę dla nich pracować. I to jest o tyle dobra opcja, że można być w real estate w Nowym Jorku w nieruchomościach i w tym samym czasie pracujesz i dostajesz pieniądze i się uczysz jeszcze dodatkowo, bo trzeba tutaj podkreślać, że będę się musiała uczyć, pomimo tego, że tak jak Wam wcześniej wspominałam na moich poprzednich vlogach, że moje poprzednie prace też mnie bardzo, bardzo wiele nauczyły. Pierwszą rzeczą, jaką jest szukanie pracy, ale piękny garnitur, popatrzcie tutaj, widzicie? Ja tutaj się nie mogę skupić w ogóle na nagrywaniu. Bardzo ciekawy garnitur, super. Jak mnie kiedyś będzie stać, to na pewno sobie taki kupię. Pierwszą rzeczą, jaką mogłabym Wam doradzić, mam jeszcze chwilę czasu, nawet bym powiedziała, że mam 50 minut do rozmowy kwalifikacyjnej. Ale bardzo się... Znaczy ja się nie stresuję, tylko zależy mi, po prostu mi zależy. To jest taki pozytywny stres. Jak się nie uda, to trudno. Ale chciałam Wam powiedzieć pierwszą rzeczą, która jest ważna. Chyba pójdę jednak na kawę, bo normalnie się nie słyszę tutaj. Koleżanka z kanału Polka w Ameryce mi doradziła, żebym kupiła mikrofon. Chyba będę to musiała zrobić, bo
pewnie ciebie słyszy, co ja mówię. Idziemy na herbatę jakąś. Zamówiłam sobie macchiato, do tego mam wodę. Mam jeszcze dużo czasu, bo jest dopiero 10:42. I w tym czasie właśnie chciałam wam powiedzieć, co zrobić, żeby znaleźć dobrą pracę w Nowym Jorku. Tak z perspektywy czasu, jak patrzę na siebie, to mogłabym wam trochę doradzić w tej kwestii. Więc pierwszą rzeczą, jaką mogłabym wam doradzić, to jest mindset, czyli wasze myślenie, że możecie dużo, że możecie mieć dobrą pracę, że jesteście w stanie znaleźć pracę ponad przeciętnego Amerykanina, że to wy jesteście tutaj po coś i chcecie zrobić coś takiego dużego. I nawet pomimo tego, że nie mam studii, cały czas uczę się, robię certyfikaty, robię różne. Po prostu pokazuję też pracodawcy, że się cały czas uczę, ale o tym przejdziemy do kolejnego punktu. Natomiast mindset jest bardzo ważny, czyli to wszystko to, o czym myślicie, wy możecie przez to kreować samego siebie. Czyli jeżeli wasze myśli są pozytywne, że mi się uda, a jeżeli mi się nie uda ta praca, to na pewno będzie coś innego pisane. W tamtym roku nie udało mi się, ale myślałam sobie, że muszę zrobić przerwę, że właśnie wszystko dzieje się po coś. Mam sobie macchiato, to jest moja już trzecia kawa dzisiaj. Także już jestem pobudzona, już czuję ten taki narkotyk w sobie, że coś mi się chce latać. Będę tu latakowa, latać za niedługo. No mocna ta kawa jest bardzo. To w domu to, co mam, to jest nic. Tak jak wódkę rano piła. Drugą kwestią to jest wasze resume, czyli CV, czyli po prostu jak wy zaprezentujecie na tym CV, to jest wasze taki po prostu 5 sekund. To jest 5 sekund, 2 sekundy nawet, chociaż 4 sekundy, jak ktoś popatrzy na wasze CV i powie okej, dzwonimy do tej osoby, więc na moim CV, zawsze moje CV projektuję w Canvie, czyli to jest program do grafiki i design. Nigdy nie robię CV takiego, jak jest w amerykańskiej szkole. Takie typowe amerykańskie CV, które ma każdy. Nie, absolutnie nie robię czegoś takiego. I powiem wam, że dostałam bardzo dobry feedback, jeżeli chodzi o moje CV, nieraz, że bardzo się podobało. Drugą kwestią to są profesjonalne zdjęcia. Zawsze właśnie w garniturze robię profesjonalne, za niedługo mnie czeka profesjonalna sesja. Zawsze robię właśnie profesjonalną sesję, gdzie mogę się zaprezentować na Instagramie, mogę wrzucić właśnie zdjęcie w CV. I wiem, że nie powinno się wrzucać zdjęcia w CV, ale słuchajcie, życie, jak to się mówi. No, życie również powinno być. I trzecia właśnie kwestia dotycząca waszej prezentacji, walki o lepszą pracę, o siebie, to jest LinkedIn do biznesu. Bo teraz na przykład na Business Cards, na biznesowych kartach jest opublikowany LinkedIn i również przy waszym rezumie macie prawo do podlinkowania komuś dania gdzie waszego konta. Także dobrze by było, gdyby tam się właśnie znalazła jakaś wasza sesja zdjęciowa profesjonalna, pokazanie tego, że jesteście, jak już nie chcecie dawać zdjęcia do CV, to pokażcie chociaż na LinkedIn, że jesteście profesjonalni. Tam również postuję wszystkie moje kursy, wszystkie moje certyfikaty. Teraz gdzieś sklepu z gumą do rzucia. No i właśnie kolejny punkt tego vloga to jest, wiecie, dobrze wyglądać, garnitur, czyste włosy w miarę, dzisiaj mam świeże włosy, makijaż wiadomo taki lekki, czyste pazury, świeży oddech, co jeszcze? Także po prostu się prezentować w dobry sposób, nie tutaj nie chodzi o jakieś duże pazury, muszą być czyste pazury, to jest najważniejsze. Dobry garnitur, no dzisiaj mam średni ten garnitur, ale najważniejsze, że czuję się dobrze sama ze sobą i dobrze się prezentuję. Jestem podekscytowana, ale z drugiej strony też wiem, że jeżeli mnie nie wezmą, to trudno, szkoda będzie, no ale będę miała na pewno doświadczenie z nie z tej ziemi, także uważam, że i tak daleko zaszłam, dostając się w ogóle na tą rozmowę kwalifikacyjną. No nie powiem, że zrobili mi trochę nadziei, bo mi napisali wczoraj, że oni są very excited, czyli są bardzo podekscytowani powiedzeniem mi, jaki mają plan na mnie, więc to troszeczkę daje mi równoznaczność z tym, że gdzieś tam już jakiś plan na mnie mają, więc no kurczę, no dajcie mi to pracy. Więc nie wiem, zobaczmy.
zobaczymy. No chyba tutaj, słuchajcie, nigdzie. Ale ładny budynek tego budynku. Gdzie jest ten budynek? Nie widziałam, nigdy nie, tam nie byłam. Chyba nie znajdę tutaj żadnego sklepu z gumami do rzucia. No nie dobrze, to nie dobrze. Szukam jakiegoś sklepu, ale nie mogę znaleźć. A nie wzięłam sobie gum do rzucia. Wypiłam teraz to macchiato i mam tak nieprzyjemnie w buzi. Także dobrze by było, żeby mieć jakieś gumy do rzucia, miętówki. Kurczę, no widzicie? Mam taką zapchaną torebkę, a nawet nie mam żadnych gum. Mam, bo wszędzie są sklepy z garniturami tutaj, a nie ma żadnej gumy do rzucia. Nie mam gumy. Oh my god, this is crazy. No, już mnie zaczyna wiercić w brzuchu. Nie wiem, czy znacie to uczucie, jak was wierci strasznie w brzuchu przed rozmową kwalifikacyjną. Także jestem, nie jestem zestresowana, tylko tak czuję, nie wiem co to będzie. Trochę się, znaczy wiadomo, trochę się stresuję, no bo to jest normalne, ale już tak nie lubię, jak mnie tak kręci, wierci w brzuchu. To jest takie niefajne uczucie. O Jezus, jak ja tego nie lubię. Ale słuchajcie, biorę was już ze sobą na rozmowę. Zobaczę, co mi się uda nagrać w tym budynku i powiem wam, jak było po. Trzymajcie za mnie kciuki. Właśnie jestem po interwiu i jestem wzruszona, bo... Sorry, ale po prostu... Że jest Billionaire's Row, czyli mekka bilionerów i w ogóle znajdujemy się przy Billionaire's Row. Same najlepsze sklepy, Prada, Armani na Fifth Avenue, Dolce Gabbana. Wracam do was po ochłonięciu, po tych emocjach, jak mi opadły, więc dostałam pracę jako asystant do nieruchomości dla teamu tutaj na Manhattanie, na Madison, a Fifth Avenue. Będę pracowała koło budynku, znaczy tam nie ma się co chwalić, ale to jest budynek Trumpa, jest obok. Będę miała pięciogwiazdkową siłownię, co jest plusem. Bardzo fajny team i nawet pan, który pomagał przenieść się temu teamowi, bo oni się przenoszą z Douglas Elliman, to jest agencja to jakoś na Manhattanie, powiedział: Agnes, masz szczęście, bo to jest naprawdę dobry team. I czułam taką dobrą energię, musiałam mieć z każdym po kolei rozmowę. Musiałam mieć po prostu z każdym członkiem teamu. Musiałam mieć rozmowę. Wszyscy, którzy przyszli do jego teamu, pracują parę lat z nim, więc to naprawdę już dużo świadczy o tym człowieku, że to jest naprawdę dobry człowiek. Wydaje mi się, że mój przyszły nowy szef będzie miał około 70 lat, jest w nieruchomościach XX lat i no jestem podekscytowana, bo po trzech miesiącach, czyli po 100 dniach od bycia asystentem nieruchomości, będę mogła... Chwila. Po 100 dniach będę mogła zacząć sprzedawać na Manhattanie, będę mogła wynajmować mieszkania. Oczywiście z tym teamem. On powiedział mi, że to będzie pokazywanie mieszkań, administracyjna praca. 50-50. Będę dużo robić, ale też dużo się nauczę. I co najlepsze jest w tym wszystkim, że będę miała za to płacone. To jest w ogóle najlepsze, bo bardzo, bardzo dużo osób próbuje się dostać do teamu real estate, dlatego że wiecie, to jest fajny start. To jest fajny start. Możesz się dużo nauczyć, plus masz płacone, więc to jest naprawdę plus, dlatego że wiecie, Nowy Jork, jeżeli chodzi o nieruchomości, jest ciężko, jest bardzo ciężko się przebić. I też jest ciężko, nawet jak się jest agentem nieruchomości, jest ciężko znaleźć dobry team. O co mi chodzi? To jest przede wszystkim, chodzi o to, że no, masz tą pomoc od innych członków teamu, dużo informacji się musisz nauczyć,
ludzie, którzy oglądają mieszkania na Manhattanie, mają pieniądze, muszą wszystko wiedzieć, na przykład kto jest projektantem danej kuchni, więc dużo, dużo, dużo nauki mnie czeka, ale jestem podekscytowana, bo to jest po prostu pierwszy krok do bycia agentem nieruchomości, a za parę lat posiadaniem swojego własnego teamu, posiadaniem swojego biznesu. Także jestem teraz pod konsulatem generalnym. Jestem pod konsulatem generalnym polskim. Idę odebrać swój paszport polski, także teraz do was jeszcze wracam. Ja jeszcze muszę ochłonąć, bo ja po prostu po dzisiejszym dniu to na razie nie kontaktuję, nie wiem co się dzieje. Naprawdę, jestem tak podekscytowana, że muszę iść coś zjeść na pewno, bo jestem strasznie głodna. Długo mnie tam trzymali, pokazywali mi projekt, który był przygotowany dla osoby, która przychodzi, dla członka załogi, która przychodzi do teamu. Powiedział mi, że administratorka poprzednia, która jest teraz agentem, odeszła, jest agentem, poszła gdzieś indziej i powiedział, że jak będziesz chciała odejść, Agnes, to możesz odejść, my to wiemy, że się nauczysz wszystkiego i odejdziesz. Ja mówię, nie odejdę. Także no, w końcu się los do mnie uśmiechnął, że tak powiem. W końcu znalazłam fajny team, ale właśnie wracając do tematu teamu, to jest tak, że nawet jak jesteś agentem nieruchomości i szukasz teamu dla siebie, to jest ciężko znaleźć dobry team. Powiem wam, ciężko, bo oni się właśnie boją, że cię wyszkolą, ty się nauczysz i pójdziesz gdzieś indziej. No i niestety tak jest w większości przypadków, także no, tak to wygląda. Nieruchomości na Manhattanie są brutalne, ale o tym wam będę opowiadać w moich kolejnych odcinkach.